kolejnym projektem realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy. Był projekt Podróże po kulturze szlakiem stolic. Projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Kultura Dostępna 2018. Bo jest programem takim wieloetapowym. Realizujemy go od maja. W dniu dzisiejszym jest już ostatnia impreza pod tytułem Kulturiada, kończąca wszystkie wydarzenia projektowe. Projekt głównie zakładał umożliwienie dostępu mieszkańcom miast oddalonych od dużych centrów kulturowych, umożliwienie tego dostępu, tak, żeby mogły te osoby poznać miejsca, w których do tej pory nie były. Więc w związku z tym powstał pomysł, żebyśmy napisali projekt do Ministerstwa Kultury. Udało nam się uzyskać dofinansowanie i dlatego też zaproponowaliśmy ludziom, osobom zainteresowanym, młodzieży, dzieciom, dorosłym, seniorom wyjazdy do dwóch miejsc, 3-dniowe i 4-dniowe wyjazdy. Wyjazd dla dzieci do Torunia szlakiem piastowskim, można tak to nazwać, gdyż odwiedziliśmy Golub Dobrzyń, Toruń, Biskupin i Gniezno. Dzieciaki się świetnie bawiły, więc myślę, że to jest taka forma, którą należy kontynuować. Kolejnym wyjazdem to był wyjazd do Krakowa. Ten wyjazd już proponowaliśmy osobom dorosłym, seniorom oraz młodzieży starszej. Ze względu na tematykę, którą tam sobie wymyśliliśmy, a między innymi odwiedziliśmy Zamek Królewski na Wawelu, byliśmy w Oświęcimiu, w Sukiennicach i również oczywiście i w jednym i w drugim, podczas jednego i drugiego wyjazdu odwiedziliśmy teatry i spektakle teatralne, bo głównym zamieszaniem właśnie był dostęp do instytucji kultury. Kolejnym wydarzeniem realizowanym w ramach tego projektu były twórcze warsztaty ceramiczne organizowane razem z naszym partnerem projektu, czyli z warsztatem terapii zajęciowej w Marianowie, gdzie mogliśmy właśnie te warsztaty przeprowadzić, gdyż w naszych progach nie posiadamy ani pieca ceramicznego, ani takich możliwości, więc korzystaliśmy z gościnności właśnie z warsztatu i tam warsztaty form ceramicznych trwały dla chyba 4 spotkania dla 2 grup ceramicznych i dzisiaj, w dniu dzisiejszym możemy podziwiać prace wykonane właśnie przez osoby właśnie na tych warsztatach. A w dniu dzisiejszym jest podsumowanie tego projektu Kulturiada. Bawią się wszyscy dorośli, dzieci i podsumowujemy dzisiejszy projekt, który cieszył się bardzo dużą popularnością. Co będzie się działo? Dzisiaj zaprosimy wszystkich, oczywiście przedstawimy krótką prezentację multimedialną z wyjazdów, z odbytych wyjazdów. Kulturiada, czyli quizy przypominające i właściwie sprawdzające wiedzę o odbytych właśnie podróżach po kulturze. No i po prostu chcemy, żeby wszyscy się wspólnie fajnie bawili, tak, i spędzali wolny czas w dniu dzisiejszym, ale ma to taki trochę szerszy wymiar, żeby jednak ludzie się przekonywali do kultury, żeby gdzieś odnieśli takie pozytywne emocje i wrażenia i wracali do tej kultury, czy tej takiej o narodowych wartościach, czy też takich wartościach tutaj lokalnych. Także to jest głównym naszym zamierzeniem. No i oczywiście gwiazdą dzisiejszego wieczoru będzie łomżyński duet Funky Sanki. Jesteśmy dumni z tego, że u nas będą mieli koncert. Próbowaliśmy ich ściągnąć do nas i cieszę się bardzo, że dzisiaj właśnie tutaj się nam zaprezentują.